Na wystawie prezentujemy w sumie 52 prace. Są to zarówno plakaty, tak jak i grafiki, głównie serigrafie z serii figur symetrycznych oraz drobne druki. Pracę wybrałam z naszej bardzo bogatej kolekcji. Ze względu na miejsce dokonałam wyboru niewielkiej ilości prac, ale zostały one wybrane według pewnego klucza. Tym kluczem jest motyw ikonograficzny koła, a także prace symetryczne. Wszystkie prace na tej wystawie, poza jednym plakatem, powstały w okresie, kiedy Cieślewicz mieszkał w Paryżu, czyli po 1963 roku. Na pewno nie są to wszystko plakaty i prace bardzo dobrze znane widzom, ponieważ Cieślewicz głównie znany jest ze swoich ikonicznych plakatów dla polskiej szkoły, z okresu polskiej szkoły, czyli plakatów operowych. Tych prac tutaj nie ma, ale są prace właśnie niezwykle ważne z tego okresu projektowego związanego z Centrum Pompidou. Znakomite plakaty wystawowe, które robił dla tej instytucji. I to akurat można powiedzieć, że w takim okresie mieszkał, pracował we Francji, kiedy powstawało Centre Pompidou, kiedy były projektowane pierwsze ważne wystawy przekrojowe, został zaproszony do współpracy i projektował wszystkie najważniejsze katalogi, plakaty do tychże wystaw. Roman Cieślewicz jest jednym z najważniejszych grafików polskich, już nie żyjący niestety. Zmarł w 1996 roku. Pierwszą połowę swojego życia spędził w Polsce, a w 1963 roku zdecydował się wyjechać na stałe do Francji i mieszkał do śmierci w Paryżu. Był przedstawicielem, można tak powiedzieć, polskiej szkoły plakatu, czyli jednym z tych kluczowych, najważniejszych grafików tworzących ikonografię polskiej sztuki współczesnej w grafice użytkowej. Światowy sukces osiągnął, wyjeżdżając właśnie za granicę, ale tutaj warto też podkreślić, że nie stracił nigdy kontaktów z krajem. W okresie polskim na pewno jest najbardziej znany głównie z plakatów filmowych, z plakatów operowych, z okresu tej złotej serii z lat 60., a także z wydawnictwa, jak na tamte czasy, lifestyle'owego, tak powinno się powiedzieć, chociaż wtedy było to słowo, myślę, nieznane w kraju, wydawnictwo Ty i Ja. U szczytu kariery zostawił tak zwaną użytkowość reklamową, tak to pokrótce nazwijmy, a skierował się w stronę prac bardziej związanych z wystawiennictwem. Tytuł wystawy Pełnia koła zaczerpnęliśmy z miniaturowej książeczki pod tym samym tytułem La plénitude du cercle, Roman Cieślewicz. To jest książeczka, która okazała się w serii wydawniczej przygotowywanej przez Alinę Kalczyńską i Waniego Schweiwilera, jej męża, graficzki i kolekcjonera, którzy od wielu lat interesują grafiką polską. Wymyślili sobie taki pomysł, żeby zapraszać polskich wybitnych grafików do przygotowywania niewielkich prac w formie miniaturowej, które były drukowane i umieszczane właśnie w formie takiej małej książeczki. Tym pracom towarzyszył również krótki tekst przygotowany każdorazowo przez artystę. Do grona tych polskich grafików został zaproszony również Roman Cieślewicz. Zachowała się w archiwum Romana Cieślewicza, które mieści się we Francji, zachowała się w ogóle bardzo ciekawa korespondencja pomiędzy Aliną Kalczyńską i Romanem Cieślewiczem. Korespondencja dotycząca właśnie zaproszenia i w ogóle przygotowania się do tego wydawnictwa. Pomysłodawcą, żeby zaprezentować koliste formy, był na pewno Roman. Zaproponował wydanie 6 mini grafik. Wszystkie opierają się na bazie formy kolistej. Ta forma kolista łączy się i ze znakiem yin-yang, i z innymi znakami, które wcześniej pojawiały się już czasami w różnych pracach Romana, które tutaj zostały jakby wysublimowane, wyjęte i w takiej formie miniaturowych grafik czysto znakowych wykorzystane. Najciekawsze, wydaje mi się, w tej książeczce jest krótki tekst, który przygotował Cieślewicz, bo on jest bardzo osobisty i bardzo jednocześnie taki zmysłowy i pokazujący, mówiący absolutnie o nim, ale nie jako twórcy, o artyście, tylko o tej właśnie inspiracji, dlaczego to koło, skąd to koło mogło się wziąć. Najstarszy plakat pokazywany na tej wystawie to plakat teatralny do sztuki Ksiądz Marek. Sztuka była grana w Teatrze Dramatycznym, reżyserował ją Adam Hanuszkiewicz. Plakat ten zawiera formę koła, zastępuje głowę w postaci księdza Marka.
Wydaje mi się, że to była taka próba pokazania przez grafika tematyki, wejścia w samą sztukę i w sam sposób prezentowania tej sztuki na scenie, bo zachowały się kadry pokazujące aktora grającego księdza Marka. I ta postać, która jest tam zawarta, oddaje charakterystykę gry aktorskiej głównego bohatera, ale włożona właśnie zamiast głowy kolista forma nadaje niezwykle lekkości tej pracy. I czuję się, że tam metaforyczne takie podejście właśnie do tematu. Praca jest ciekawa też pod tym względem, że projektował ją Cieślewicz w 1963 roku w kwietniu. W kwietniu była premiera sztuki. Plakat dostał nagrodę za najlepszy plakat Warszawy, to też ciekawe, a w lipcu już pakował swoją walizkę i wraz z żoną, z Aliną Szapacznikow, wyjeżdżali na stałe z kraju. Kolejny wczesny plakat, który pokazujemy na wystawie, jest również bardzo ciekawym plakatem. To jest plakat do wystawy Aliny Szapacznikow z 1974 roku. Plakat został zaprojektowany dużo wcześniej, w latach 60., jako tak zwany plakat pusty. To znaczy, Cieślewicz zaprojektował tą graficzną formę, ponad którą pojawiała się nazwa galerii, Galeria Współczesna i gdzie ona się mieści, a u dołu był taki wolny pas, na którym dodrukowywano każdorazowo w zależności od zmieniającej się wystawy kolejnemu twórcy, techniką typograficzną był dodrukowywane imię, nazwisko twórcy oraz daty tej wystawy. Takie plakaty były projektowane, nie było ich bardzo wiele, ale jest to jeden, też można powiedzieć, że jest to jeden z pierwszych przykładów takiej identyfikacji wizualnej, o tym jeszcze wtedy tak nie myślano, ale o identyfikacji wizualnej właśnie miejsca, bo w momencie, kiedy mamy pojawiający się przy każdej wystawie dla tego samego miejsca plakat, który wygląda identycznie i zmieniają się tylko nazwiska twórców u dołu, to zaczynamy kojarzyć tą wystawę właśnie z tym znakiem. Jest to taki znak graficzny tej galerii, można powiedzieć. Plakat do jednej z wystaw indywidualnych Cieślewicza, który możemy obejrzeć, który wisi tuż obok plakatu do wystawy Szapacznikow. Został wybrany również ze względu na tą kolistą formę, ale ma w sobie jakby takie drugie dno w tym sensie, że jest to przykład prac, które również przez pewien czas Cieślewicz bardzo mocno eksplorował. To są tak zwane multiplikacje. Multiplikacjami zajmował się pod koniec lat 60., na początku lat 70., wykonywał ich bardzo dużo, był zafascynowany techniką wtedy kserografowania i tego właśnie możliwego powielania jakby w nieskończoność wizerunków. I właśnie dlatego do wystawy, która była przygotowana w tamtych latach, w Muzeum de Grenoble, zaprojektował plakat z użyciem właśnie takiego profilu mężczyzny, w którym ma wtłoczoną kolistą formę w miejscu jakby czaszki i ta kolista forma została zmultiplikowana. Jest to również taki przykład sztuki, która wiąże się z op-artem generalnie, z tą multiplikacją, także ten plakat bardzo mocno osadzony jest też w sztuce współczesnej w ogóle tamtego czasu. Kolejnym plakatem wystawienniczym jest plakat do wystawy, bardzo ważnej wystawy, którą przygotował Ryszard Stanisławski w Paryżu w 1969 roku. Niezwykłe jest połączenie minimalizmu w tym plakacie, ponieważ plakat pokazuje białą, chociaż ona nie jest idealnie biała, właśnie to jest istota tego, taką biało-szarą kulkę na gładkim tle czerwonym. Plakat zapowiadał wystawę właśnie przygotowaną przez Ryszarda Stanisławskiego w Muzeum Galliera. Wystawa była pierwszą wielką, 69 rok, to była pierwsza wielka prezentacja polskiej sztuki współczesnej w Paryżu. Prezentowała bardzo dużą różnorodność różnych stylów, tak? Były i style surrealizujące, i nurt konstruktywistyczny, i witkacy. Także pomieścić taki ogrom tego bogactwa, który został wybrany właśnie z różnych okresów sztuki polskiej dwudziestowiecznej, w jednym plakacie wydaje się niemalże niemożliwe, więc Cieślewicz wybrał taką kwintesencję, nawiązał w pewien sposób do kolorystyki polskiej, czyli tej biało-czerwonej,
Ale istota mieści się właśnie w tej kulce, która nie jest czystą bielą taką znakową, tylko w tej skali szarości, która się tam tak roztapia, czyli to jest to spektrum właśnie tych wszelkich różnorodności, które można zobaczyć na tej wystawie. Jednym z ważniejszych plakatów był na pewno plakat do wystawy Paryż-Berlin. W plakacie do tej wystawy Cieślewicz oparł się tak naprawdę na trzech kolorach, bieli, czerni i czerwieni, i wykorzystał tylko i wyłącznie typografię. Jest to plakat, moim zdaniem, genialny, ponieważ w bardzo prostej formie również zawarł tam temat tej wystawy i pewien dynamizm tej wystawy. Ponieważ to były bardzo duże przekrojowe wystawy, pokazywały mnóstwo prac. I znowu jest pytanie, jak zawrzeć temat tej wystawy, nie pokazując reprodukcji, nie wiem, przykładów reprodukcji prac tej wystawy, w taki sposób, żeby jednak coś o tej wystawie opowiedzieć. Więc patrząc na plakat Paryż-Berlin, na pewno kojarzymy go z tym, że jest to pewien rodzaj dynamizmu. Jest to wystawa czy prace, jest to moment takiego ruchu, dynamicznego ruchu. I ten ruch został pokazany tak naprawdę za pomocą wyłącznie typografii i czcionek, którą mieścił właśnie w formie kolistej w taki sposób i włączał tam jeszcze takie elementy strzałek w taki sposób, że ono się, to koło jest niestabilne, on się jakby dynamicznie w oku naszym porusza. Plakat ten przypomina prace graficzne Henryka Berlewiego, a także prace radzieckich konstruktywistów. Ten aspekt w ogóle związany ze sztuką radzieckich konstruktywistów, z fotomontażem, to jest kolejny ogromny, wielki rozdział, jeśli chodzi o twórczość Romana Cieślewicza, i można by dużą wystawę zrobić opartą tylko o fotomontaże i o te motywy właśnie związane z konstruktywizmem. On tą sztuką był na pewno zafascynowany już od studiów. Zaczęło się od wizyt w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy przeglądał awangardowe czasopisma Blok. I cały ten bagaż, który jakby zdobył w Polsce, którym nasiąknął, można powiedzieć, zabrał do Paryża. Także ten motyw właśnie projektowania opartego na konstrukcji jest u niego silnie obecny i również na zasadzie samego jakby podejścia do kompozycji. Bardzo często odwoływał się jakby w swoich pracach do sposobu komponowania wydawnictw przez artystów właśnie z lat 20. i 30. Obok formy kolistej na wystawie tej znajdują się również prace oparte na symetrii. Samo koło jest doskonale symetryczne, także tym bardziej jakby te prace symetryczne mają tutaj swoje właściwe miejsce. Od 71 roku zaczęły powstawać prace już nie na zlecenia, tylko były to jego autorskie grafiki, serigrafie dokładnie, sitodruki, które projektował zafascynowany właśnie pewnym rodzajem odbijania się i podwajania fotografii. Wykorzystywał do tych prac fotografie swoich przyjaciół albo znanych różnych osób, galerzystów, i tworzył dziwne postaci, nadawał im tytuły, które mogą być właśnie kojarzone z konkretnymi postaciami, ale niekoniecznie wcale. Ale były to prace przez niego prezentowane jako grafiki warsztatowe, autorskie, i zrobił ich bardzo dużo. Znaczy samych projektów zrobił bardzo, bardzo dużo, po czym z tych niewielkich projektów wybrał, które projekty będą drukowane w formie graficznej. One były normalnie numerowane, ilość kopii była ograniczona, i to są prace, które funkcjonują w wielu kolekcjach. Te prace są na pewno znane szeroko i były często pokazywane. Ciekawe jest również to, że następnie Cieślewicz bardzo często te motywy z tych figur symetrycznych wykorzystywał, projektując plakaty, głównie do swoich wystaw, ale nie tylko, bo również plakaty do wystaw, nie wiem, polskich, do wystaw polskich plakacistów, czy do różnych innych wystaw, wykorzystywał te motywy symetryczne świadomie, jako takie formy, własne formy graficzne, i to był jego pomysł właśnie na plakat. Udało mi się dotrzeć do archiwum artysty, które znajduje się we Francji. Właścicielką archiwum jest pani Chantal Petit-Cieślewicz, czyli jedyna spadkobierczyni Romana Cieślewicza. I ogromne archiwum artysty zostało zdeponowane w specjalistycznym archiwum, które mieści się nie w samym Paryżu, ale koło Caen we Francji, koło miasta Caen. Najsilniejszą refleksję, jaką miałam po tym prawie miesiącu przebywania w tym archiwum, właśnie zapoznawania się z jego pracami, była masa obrazu,
obrazów, różnych obrazów, które on wycinał z gazet i umieszczał w kartonach, bo taki miał rodzaj pracy, że tworzył pracę z obrazów już istniejących. To była jego baza, z której czerpał i na bazie materiał, z którego wykonywał swoje prace, które oczywiście musiał gdzieś tam widzieć. Też jest bardzo ciekawy taki moment, kiedy trafia się na pudła tak zwane image à venir, czyli takie obrazy powracające. To też jest bardzo ciekawe, bo tam się znajdują zdjęcia, które on czasami wielokrotnie wykorzystywał w swoich plakatach. Tu jest jeden taki plakat na tej wystawie również. To jest plakat do Romana Cieślewicza, do jego wystawy w galerii Jean Briens. Fotomontażowy, gdzie na takim białym tle zegarka ukazane jest takie maleńkie, czarnoskóre, wychudzone dzieciątko, takie dziecko. To zostało wycięte po prostu z jakiejś z gazety, z jakiegoś dziennika, ale ten motyw tego dziecka pojawia się w wielu jeszcze jego pracach. Pod koniec życia coraz częściej Roman Cieślewicz zajmował się pracami zaangażowanymi, tak można to powiedzieć. Na czym to zaangażowanie polegało? Wiele angażował się jako w prace redakcyjne, edytorskie w wybranych konkretnych magazynach francuskich. Na przykład Le Haut Journal, Libération, Révolution. To były magazyny, które prezentowały teksty krytycznie nastawione do polityków, lewicujące często, więc poruszające taką tematykę, można powiedzieć, nie do końca zgodną z oficjalnym przekazem władzy. Tutaj na tej wystawie prezentujemy zarówno okładkę, jak i okładka w tej samej formie, co okładka, ukazał się też plakat w tym francuskim dużym formacie, 170 na 120 cm. Plakat i okładka dla magazynu Le Haut Journal z takim pytaniem wiecznie żywym, qui denef. W kolistą formę została wpisana forma swastyki, znaczy my odczytujemy to jako swastyka, ale to jest rozpadająca się swastyka i w tej rozpadającej się swastyce pojawia się cichutkie pytanie qui denef, a może to nie jest rozpadająca się swastyka, tylko składająca się swastyka. Także tu jest dużo oczywiście takie pole interpretacyjne, bardzo otwarte, ale na pewno jakby to znaczenie i taki jakby rodzaj przywołania przez grafiku za pomocą znaku jakiegoś tematu jest ważne. Zarówno okładka Le Haut Journal, jak i plakat ukazały się w maju 1992 roku i bardzo ważne jest, istotne jest połączenie tego numeru z konkretnymi wydarzeniami. To jest moment zarówno klęski i wojny w Zatoce Perskiej, to jest pierwsze naloty na Sarajewo. Także to wszystko, na pewno Cieślewicz, który był takim, można, pożeraczem prasy, generalnie on był bardzo mocno jakby zawsze jakby zanurzony w tej informacji, która otaczała, w bieżącej informacji, w bieżącej historii, która się działa równolegle, tak jak on żył. I to temu jakby dawał swój wyraz w taki sposób, jak mógł, czyli rodzaj takiego właśnie zaangażowania bezpośredniego, tak? Myślę, że nie byłoby mu obojętne, co teraz dzieje się w Polsce, tak? Że te rzeczy też by komentował, jeśli chodzi o taką bieżącą historię, politykę. I szczególnie w tym okresie właśnie ostatnim, to był moment takiego jego zaangażowania się bardzo mocnego w wydarzenia historyczne i polityczne.